Siemaneczko wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, kilka dni temu na Instagramie Bystrzaka pojawiła się bardzo niepokojąca informacja na temat Siwego, który występuje na transmisjach Bystrzaka od samego początku. A jeśli ktoś z Was nie wie, kim jest Bystrzak, to myślę, że śmiało można powiedzieć, iż jest on ojcem chrzestnym patotransmisji na żywo. I nie bez powodu nazwałem Bystrzaka ojcem chrzestnym patotransmisji, ponieważ pojawił się on mniej więcej wtedy, kiedy Rafonix i Magical byli na tak zwanym najwyższym poziomie wtajemniczenia. Był to mniej więcej czas legendarnych transmisji i potężnych dymów, z pomiędzy których wyszedł Bystrzak i jego ekipa. Dlatego też nie można nazwać go prekursorem, ponieważ prekursorami byli właśnie Magical i Rafonix, a Bystrzak swoimi pomysłami ze swoją ekipą i potężnymi dymami, które nieraz mieliśmy okazję oglądać. Myślę, że śmiało może zostać nazwany ojcem chrzestnym patotransmisji na żywo. A Siwy, czyli główny bohater dzisiejszego materiału, można powiedzieć, że jest aktorem. I to właśnie ten Siwy, aktor Bystrzaka, wydaje się być w poważnych tarapatach. Ponieważ tak jak już wspominałem na samym początku, na Instagramie Bystrzaka, na którym nosi on nazwę Bystrzak TV, pojawiła się niepokojąca informacja o następującej treści. Siemano kibole, Siwego za prędko nie zobaczycie, siedzi w areszcie za usiłowanie zabójstwa. Niestety, straciliśmy aktora kaskadera. Pozdrawiam. Drodzy widzowie, na Instagramie Bystrzaka pojawiła się jeszcze jedna informacja, ale po jakimś czasie została ona usunięta, jeszcze przed upływem 24 godzin. A więc może ta druga informacja, którą podał Bystrzak, a którą za chwilę Wam przeczytam, była podana przez przypadek. I to właśnie dlatego Sylwek zdecydował się ją usunąć. A może miał on jakieś inne powody? Tego nie wiem, ale przeczytam Wam treść tej drugiej informacji w sprawie Siwego, która na chwilę obecną jest niepotwierdzona. A więc być może, tak jak mówiłem, Sylwek zamieścił ją tylko przez przypadek. Niemniej jednak posłuchajcie, jaka była treść tej informacji. Najprawdopodobniej Siwy stracił konto w Lineage 2 i biegał po ulicy z maczetą. Drodzy widzowie, a więc tak jak sami widzicie, sprawa wydaje się być naprawdę bardzo poważna, ponieważ z relacji Bystrzaka wychodzi na to, że nasz kochany Siwy trafił do aresztu przez głupią grę Lineage 2 z zarzutami usiłowania zabójstwa, przez co prędko może z tego więzienia nie wyjść. No chyba, że po 3 miesiącach okaże się, że Siwy jest niewinny lub coś w tym stylu i Siwy wyjdzie na wolność. Ale mówiąc szczerze, obawiam się, że może być inaczej, ponieważ Siwemu w chwili obecnej może grozić nawet od 7 do 15 lat więzienia. I jeśli dostanie 7, no to może jeszcze kiedyś go zobaczymy. Ale jeśli dostanie 15 lat odsiadki, to nawet nie mamy pewności, czy ten nasz świat będzie jeszcze istniał. A Siwy, nie będąc najmłodszy wiekiem i zapewne zdrowy jak koń, to on również nie jest. Być może nawet nie dożyje dni wolności. Nawet jeśli ten świat będzie istniał, to może się okazać, że ciało i organizm Siwego nie dadzą sobie rady. Oczywiście nie życzę mu źle i nie chcę, żeby doszło do takich przykrych sytuacji. Dlatego Siwy, gdziekolwiek jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. A najlepiej by było, gdybyś już teraz wyszedł na wolność. Jednak myślę, że najlepiej jest być realistą, niż później mocno się zaskoczyć. Z mojej strony to by było na tyle. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co myślicie o całej tej sytuacji i czy waszym zdaniem Siwy wyjdzie na wolność jeszcze w tym roku, czy może jednak faktycznie zostanie on skazany za usiłowanie zabójstwa. Pozdrawiam Was serdecznie oraz zachęcam do zostawienia suba z dzwonem, po to, aby nie przegapić żadnego nowego filmu, informacji czy ciekawostek. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!